Fajnie, że was spotkaliśmy, tak przyjechaliśmy do tego dworku tutaj, nie będziemy odtajniali jego miejscówki, jak to się nazywa, bo za dużo ludzi będzie chętnych, ale wy wiecie coś więcej na temat, to jest opuszczone, fajnie to wygląda, nie? Wiem, że nie robimy jakiegoś tutaj materiału filmowego, ale chciałem się was spytać, co wiecie o tym obiekcie, bo jest naprawdę fajny, nie? Ktoś tutaj miał ponoć coś robić, inwestycje i to wszystko się usrało, nie? Z tego co tu wiem, to był jakiś dworek za czasów, jak się mówi, rycerzy, jak już to stało. To znaczy z tego co wiem, to jakaś krabina była. No właśnie. Tak? Była krabina chyba i ona po Niemcach została, to ten dworek i tak dalej. Ale ta, no i potem wielka jest niewiadoma, zanikła i walka. Ale czas teraźniejszy jest taki, że ktoś to chciał reaktywować, chciał tu coś otworzyć, jakąś szklarnię i to wszystko nie wypaliło. I to jest wielka taka historia. Przed tym to była firma Soki Rozlewanie. Robili tak? Pierwsze w latach 90. Wody gazowane, słodkie no. Tutaj były. No. To też właśnie jakaś po rodzinie to było. No aha. I to chyba upadło i tak to zostało rozkradzione. Rozkradzione i tak sobie tu wegetuje. Możemy wejść popatrzeć. Dobra, to wchodzimy z wami. Fajne uprawy pod szklarnią, to tu jest fajny obrót. Mhm. Wiadomo do czego, nie?